Polska na Dzień Dobry i Chłodnym Okiem po raz pierwszy w środowym poranku Telewizji Republika. Obok mnie Tomasz Terlikowski, witam cię serdecznie. Witam również serdecznie. Tak coś czułem, że jak tylko zobaczyłem politykę w twoich dłoniach, że od kaziroctwa będziesz dzisiaj chciał zacząć, nie? A o dokładki, odkładka też jest fajna. Nie pokazywałem jeszcze. Obrońcy przemocy. To jest o tych wszystkich, którzy mówią, że gdyby Lewica rzeczywiście chciała bronić ofiar przemocy, to zamiast... Europejskiej Konwencji o tak zwanym zwalczaniu przemocy w rodzinie. Zajmowałby się rzeczywiście zwalczaniem przemocy. Tylko, że w tej konwencji jest wiele zapisów, które ze zwalczaniem przemocy nie mają wiele wspólnego. Za to są zwalczaniem religii, tradycji, stereotypowych, mówiąc inaczej, naturalnych ról płciowych i tak dalej. Ja jeszcze zapytam, czego ci brakuje na tym obrazku? Państwo popatrzą już dokładnie sobie na tą okładkę, bo ja uważam, że tak. Po pierwsze, w lewej ręce pan powinien mieć pejcz. A w prawej różaniec, tak. I jeszcze na tej koszulce tutaj, którą widać, no powinno być jednak duże logo Prawa i Sprawiedliwości, tak mi się wydaje, no bo... Albo przynajmniej jakiś krzyżyk. No, ale jakieś konkrety jednak powinny być, prawda? Nie jakieś tam takie ogólne, bo tak... Bo właściwie, wiesz, ładne dżinsy, koszulka, to kto wie, może to nawet jakiś, wiesz, hipster albo lemming, wiesz, no nie wiadomo, no a to jednak trzeba dawać konkretnie, wiesz. Kto i dlaczego nie chce podpisania Europejskiej Konwencji o zwalczaniu przemocy w rodzinie? No więc ja nie chcę, ponieważ uważam, że gdyby Lewica chciała rzeczywiście... Ja się odsunę, bo to znaczy, że zaraz zaczniesz promować przemoc w naszej wielkiej telewizyjnej rodzinie. Po dyskusji, która się rozpoczęła, zanim tą konwencję w ogóle wprowadzono, usunęłaby z niej zapisy, które są po prostu niepotrzebne, które budzą kontrowersje i byłaby konwencja. Ale oni nie chcą usunąć tych przepisów. W związku z tym pokazują w ten sposób, że nie chcą walczyć z przemocą, tylko chcą walczyć z religią. Ale to jakby było najmniejszy problem. Chciałem ci powiedzieć, że ujawnili się kolejni obrońcy kaziroctwa. Kto? Słucham cię bardzo. Środa, a to mnie nie dziwi jakoś specjalnie. Nie. I wiesz, jaki jest jej argument? Jest taki intelektualny związek partnerski Środa-Hartmann. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, jaki jest argument? Jaki? To jest homofobia, no? Że Hartmann-Środa. Dlaczego Środa-Hartmann, nie Środa-Dunin? No bo Dunin jeszcze opakuje Karpowicza. W każdym razie zaczyna się od tego, że ona z dwojga złego, jak miała do wyboru biskupa, który przez lata molestował dzieci i oglądał pornografię, i brata i siostrę, którzy się bardzo kochają. To czekaj, wiesz co, ja muszę sobie tutaj na spokojnie zajrzeć do tego tekstu, zaraz, momencik, wszystko tu, bo to jest tylko pierwszy tekst tych, o których powinniśmy dzisiaj, dzisiaj mówić, bo jeszcze dodajmy, że w polityce. Jeszcze jest taki związek, otóż pani Środa wymyśliła, że my dlatego teraz dyskutujemy o kaziroctwie, żeby przesłonić arcybiskupa Wesołowskiego. I też głosi taką tezę, że katolikom i prawicy arcybiskup Wesołowski w ogóle, czy już w ogóle nie arcybiskup, tylko Józef Wesołowski, w ogóle nie przeszkadza. Ja chciałem tylko powiedzieć, że o tej sprawie także Telewizja Republika, ja osobiście i wiele innych prawicowych mediów się wypowiadała bardzo jednoznacznie. A tak gwoli przypomnienia, do walki z homoherezją i z tymi problemami wzywałem ze 4 lata temu, zanim w ogóle Środa o tym usłyszała. Zbyt bliskie związki. O, znalazłem ten drugi tekst, który chciałem pokazać. Ja go od razu tutaj, tak, pokażę w polityce dzisiejszej. Jakie piękne zdjęcie wzruszające. Widzą państwo tą One Big Happy Family ze stosownymi podpisami. To jest, mili państwo, szczęśliwa, kazirodcza rodzina niemiecka. Rodzeństwo Patrick S. i Susan K. na fotografii z córką Sofią w nawiasie jeszcze razem. No bo okazuje się, że ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Czyżby banda homofobów, kazirodofobów, jak to tam ich dopadła? No, niestety nie, ale o tym za moment. Popatrzmy, jak to jest sprzedawane. Przestańmy karać za kaziroctwo, postuluje niemiecka Rada Etyki, pisze polityka, i pyta, czy za Odrą pęknie kolejne tabu obyczajowe. Tak, a potem opisana jest ta wzruszająca historia, kto jest za łamaniem tabu kaziroctwa, kto jest przeciw. A na końcu tak łagodnie, no jest taka piękna historia z serialu, który w Niemczech się pojawia, Zakazana miłość, o bliźniętach, którzy się poznają i się kochają i w ogóle jest cudownie. No a potem jest rzeczywistość przedstawiona. Te happy family... Ta właśnie rodzina, tak, która jest pokazana na początku. Happy Foci, tak. Więc tak, Patrick S. nie mieszka już z siostrą. Tygodnikowi Bild am Sonntag tłumaczył w 2012 roku, że zmienił się w więzieniu. Związał się z inną kobietą, mają kilkuletnią córkę. A, wcześniej
miał czworo dzieci z córką, z żoną. Z siostrą miał czworo dzieci. No już się gubię trochę. Tak, no z siostrą, no nie wiem, jak by to nazwać. No powiedzmy, związał się z inną kobietą, mają kilkuletnią córkę. Sam nie będzie miał już kolejnych dzieci, no piątka to jest niezły wynik, z czego czwórka z siostrą, bo dobrowolnie poddał się sterylizacji. Ale też okazało się, że ta czwórka dzieci... Tak, też nie jest przez nim. Suzanka wychowuje tylko najmłodszą córkę. Pozostałą trójkę dzieci odebrał jej Jugendmat. Dwójka jest nie w pełni sprawna fizycznie i lekko opóźniona w rozwoju. Czyżby skutki kierowactwa? Nie, nie, to w ogóle to jest skandaliczne. Trzecie przeszło poważną operację serca. Najmłodsza dziewczynka na szczęście urodziła się zdrowa. Ojciec może ją odwiedzać raz na 3 tygodnie. No może jest taka obawa, że może z córką teraz, no jak kazirodztwo, to kazirodztwo. Wiem tak, no i ta końcówka tego tekstu każe postawić pytanie. Po co dyskutować o czymś, co jest po pierwsze patologią, po drugie prowadzi do patologii, a po trzecie krzywdzi te niewinne dzieci. Oczywiście teraz usłyszymy, że w naszych czasach jest antykoncepcja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ta historia pokazuje. Niestety niemała część kazirodztwa wiąże się z patologią. To nie jest piękna miłość dwojgi wspaniałych ludzi, tylko zdarza się w domach, gdzie jest uzależnienie bardzo silne, gdzie jest kompletna patologia i tak dalej, i tak ale dalej. Ale powtórzmy też głośno jeszcze jedną rzecz, co swoją drogą, bo myśmy już kilkakrotnie w naszych rozporannych spotkaniach o tym przypominali, dyskutując o tych granicach nie tylko etycznych, ale też biologicznych po prostu, o tym jak w tej chwili lewica pochodzi do kwestii czysto naukowych, jakie ideologizuje tak, i chce rozmywać. Tak. Bardzo to było ładnie widać w tym cytacie oryginalnym sprzed 2 lat, wypowiedzi Fuszary, który puszczaliśmy też w Telewizji Republika, kiedy tam się pojawiło takie zdanie, ja zacytuję niedokładnie z pamięci, prawda, że chodzi o te różnego rodzaju ustanawiane normy. Więc w tej chwili idzie już o normy biologiczne, których nikt nie ustanawia. Normy biologiczne po prostu są. One po prostu są. Argument historyczny brzmiał w ten sposób, że przecież takie związki zdarzały się w różnych cywilizacjach. Na przykład w starożytnym Egipcie było to coś absolutnie typowego. Pani profesor Fuszaro, chciałem powiedzieć, że w Indiach do tej pory zdarza się, choć już rzadziej, że żona po śmierci męża jest spalona razem z nim na stosie pogrzebowym. I co? Złammy tabu! Jak ktoś spali żonę, to powiemy, już się tak zdarzało w historii. Oczywiście, tak, że tak. Znaczy, no, nie, on nie spali, bo on już nie żyje. Rodzina spali żonę. Chciałem powiedzieć, że u Azteków wyrywano ludziom zaraz o sercu. Serca. Nie masz serca, człowieku. Ale musisz się zgodzić. No tak, było tak? Dlaczego mamy mieć dyskusję tabu, trudną. Że Terlikowski nie może Goćkowi wyrwać serca. Może dlatego, że ja też nie mam serca. Ale ja cię teraz zaszachuję. Słuchaj, bo jest nowy sondaż Rzeczpospolitej, z którego wynika, że PO prowadzi znów z PiS-em po roku ponad. I taki oto komentarz Bartłomieja Biskupa jest. Opozycja się pogubiła, bo PiS skupia się na swoim stałym elektoracie, co pokazuje skierowanie uwagi mediów na wypowiedzi profesor Fuszary zamiast punktowania wpadek rządu takich jak ta urzędników, na której to wpadce państwo mogło stracić miliardy. Ha! I co? Jak się teraz czuje przedstawiciel mediów, dzięki któremu Platforma Obywatelska idzie w górę w sondażach, bo przesterowuje tematykę? Republika. Dużo więcej uwagi poświęciliśmy problemów wyciekania pieniędzy i błędów urzędniczych niż profesor Fuszar. Ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że to jest klasyczna metoda lewicy, która mówi, o znowuż, najpierw mówi, zajmujmy się. Jak okazuje się, że społeczeństwo nie jest gotowe na te radykalne zmiany, to wtedy mówi, o nie, to znowuż prawica wyciągnęła temat, po co? Przepraszam, czy profesor Hartman to jest prawica? Czy to my wrzuciliśmy Hartmanowi na politykę ten nieszczęsny wpis, potem go wykasowaliśmy, potem wrzuciliśmy nowy, a potem jeszcze zmusiliśmy profesor Fuszarę, żeby się wypowiedziała 2 lata temu, dodajmy, na naukowym no kto wie, demonizm prawicy nie zna granic. No nie, no to prawda, to... może ją po prostu tam wsypaliśmy jej coś do tej szklaneczki i powiedzieliśmy, niech pani powie coś o kazirodztwie. Ona mówi, kazirodztwo to jest poważny problem, musimy o nim dyskutować. Do dyskusji wzywa zresztą nawet mój ulubiony polityk, już teraz nie polityk. Masz ulubionego polityka? Wycofany z polityki polityk. Który to? No, ktoś się u nas wycofuje z polityki? Wszyscy tak zostają. Zapowiedział, że się wycofa. Był w Parlamencie Europejskim i nie jest to Jacek Kurski. Marek M? O, bingo. Żartujesz. Marek M się w Rzeczpospolitej wypowiedział i no tak łagodnie się, ostrożnie się wypowiedział. Taki w ogóle ostatnio jest ostrożny. I powiedział, że prawica też ma kłopoty.
Nie, no bo przecież i może być taka sytuacja, że jeżeli mężczyzna 50-letni adoptuje 14-letnią dziewczynkę albo 30-letni i potem po wielu latach od tej adopcji, po wielu, wielu latach oni się w sobie zakochają, to jak możemy ich karać? Ja nie wiem, czy tutaj no, panie Marku, Marek Kucharski naprawdę zakochał się w Woody Malenie i jego przygoda? Ja powiem czy tak. Też może dla siebie scenariusz na emeryturę szykuje? Adopcja jest równoznaczna według prawa z narodzeniem i powiem tak, no w takiej sytuacji ojciec nie może wykorzystywać córki, ani syna, ani nikogo innego, bo wtedy przestaje być ojcem. Wspomniał Tomasz Terlikowski w pierwszym dziś Chłodnym Okiem. Kolejne za 50 minut. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Polska na Dzień Dobry to poranek Telewizji Republika. Czas teraz na najważniejsze informacje. Po nich także prognoza pogody, a zaraz potem polityczna rozmowa dnia.